Tradycję tak zwanego chodzenia po Mikołajstwie kultywuje się w Łące od co najmniej XIX wieku. Od tego czasu rok rocznie bandy mikołajowe opanowują wieś. Zadecydowano, że w tym roku nie będzie wyjątku. Od kiedy tradycja chodzenia po Mikołajstwie jest w Łące kultywowana? Tradycja według przekazów najstarszych mieszkańców Łąki można ją potwierdzić od około połowy XIX wieku. Najstarsze zachowane zdjęcie jest z okresu międzywojennego. Jest również zdjęcie z żołnierzami niemieckimi. Tradycja przetrwała również wojnę. A więc jest to tradycja, która pomimo okoliczności, czasem nawet bardzo trudnych, przetrwała, tak? Więc obecna sytuacja, którą mamy, koronawirus i epidemia, nie pokrzyżuje wam planów w tym roku? Na szczęście epidemia nie pokrzyżuje nam planów. Oczywiście troszeczkę zaszkodziło to tradycji. Grup jest trochę mniej, chodzą w ograniczonych składach, a sama tradycja nie będzie kultywowana z taką energią i z taką pompą, jak dzieje się to zazwyczaj. Zwykle w dniu odpustu o godzinie 12 jest taka parada, taki korowód wszystkich band na ulicy pod kościołem. W tym roku z tego zrezygnowaliśmy ze względu na sytuację, również żeby nie prowokować jakichś negatywnych emocji z tym związanych. Oczywiście w tym roku raczej nie będziemy wchodzić do domów, będzie to sama interakcja z mieszkańcami, będzie przed domami, na ich posesji, w zależności od warunków, jakie będą możliwe w danym domu. A jak wyglądały w takim razie przygotowania do tegorocznych obchodów? Normalnie przed odpustem spotykamy się około 4 tygodni wcześniej, ustalamy wszelkie plany, które chcemy zrealizować w danym roku. Wspominamy oczywiście lata poprzednie, nasze doświadczenia. W tym roku większość ustaleń przeprowadziliśmy przez internet. Spotkania były ograniczone do minimum. Ja oczywiście starając się o to, żeby jakość obchodów była w miarę wysoka, muszę posłuchać kolegów, którzy są przebrani za świętych, którzy śpiewają. Chciałem sprawdzić, żeby to, co prezentują, było na odpowiednim poziomie. Tradycja zostaje utrzymana w 2020 roku i przy okazji również, no chyba na wzór świętego Mikołaja, również będziecie pomagać, tak? Oczywiście, w tym roku przeprowadzamy zbiórkę wśród mieszkańców, będziemy kwestować na pomoc dla Maciusia z Jankowic, chorego na SMA, i cały dochód zostanie przekazany na pomoc w jego leczeniu.